Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest Magdalena Bojańczyk, ekspert do spraw rekrutacji w obszarze prawniczym. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry. I właśnie porozmawiamy o przepływie kadr na rynku usług prawnych. W tej chwili w ogóle generalnie na rynku pracy jest taka sytuacja, że mamy rynek pracownika, to znaczy pracodawcy mają problemy ze znalezieniem chętnych do pracy, nie tylko pracy fizycznej, ale również na wysokich stanowiskach. Mhm. Często jest zaciąg na przykład z Ukrainy, jeśli chodzi o te stanowiska niższego i średniego szczebla. A jak sytuacja wygląda na rynku usług prawniczych? Na rynku usług prawniczych, zwłaszcza w Warszawie, też obserwujemy rynek tak zwanego kandydata. Co oznacza, że kandydaci tak naprawdę mogą tutaj dyktować jakieś warunki i jest ciężko pozyskać ich do pracy. To zdefiniujmy jeszcze. Rynek kandydata, ma Pani na myśli młodego prawnika po aplikacji, czy po studiach, czy każdego prawnika, który szuka pracy? Badania wskazują oczywiście prawników jako generalnie całą niszę prawników, czyli i tych młodszych, i tych starszych, ale generalnie możemy powiedzieć, że średnio prawnik w ciągu całego roku, dostaje około 5 ofert pracy. Czyli oznacza to, że popyt na prawników jest wyższy niż podaż, prawda? Czyli taki młody prawnik, który skończył aplikację, dostaje 5 ofert pracy? Generalnie prawnik, czyli nie tylko młodszy, ale też i specjalista. Więc myślę, że w tym miejscu moglibyśmy zrobić duże uogólnienie i tak kwitując to, że generalnie patrząc na Polskę, chociaż ja bym tutaj ośmieliła się powiedzieć bardziej na jednak te większe miasta, możemy powiedzieć, że kancelariom prawnym czy też spółką jest ciężko pozyskać kandydata. I to, co myślę tutaj jest istotne do podkreślenia, to jest to, że nie jest ciężko pozyskać jakiegokolwiek kandydata, tylko tego, który by spełniał oczekiwania. Prawda? Tak. Czyli pewnie pan chce zapytać, jakie? No tak. Oczywiście. No więc przede wszystkim kancelarie prawne, czyli moi klienci, czyli te największe kancelarie międzynarodowe, czy też duże polskie renomowane podmioty, poszukują kandydatów, którzy przede wszystkim mają doświadczenie. Za chwilę o tym przejdziemy, jak czyli uzyskać. Czyli to nie chodzi o młodego kandydata tak naprawdę. Tak, absolutnie. No ale doświadczenie może mieć też młody prawnik, prawda? Który już na studiach miał okazję praktykować. No, ale to chyba o takie się doświadczenie chodzi takim kancelariom. No tak. Generalnie ujmując, jeżeli chodzi o poszukiwanie specjalisty do pracy, no to ma to być osoba, która ma już jakieś doświadczenie. Ale może zatrzymajmy się na początku na tych najmłodszych prawników. Dobrze. Osoby, które kończą aplikację. Robiliśmy zresztą kilka raportów na ten temat. No, Warszawa jest pewnym wyjątkowym miejscem. Jest tutaj większość dużych kancelarii, jest właśnie tutaj. No, ale mamy mniejsze miejscowości, gdzie adwokaci młodzi czy radcowie prawni mają z tym jednak problem. Na pewno tak. I myślę, że te badania nie wskazują, bo moglibyśmy zrobić oczywiście jednostkowe w każdym mieście, jak to wygląda, w każdym województwie i tak dalej. No i to, że Polska jest podzielona gospodarczo, nie jest tajemnicą, prawda? Zawsze były jakieś różnice między Warszawą, innymi dużymi miastami i jeszcze dużymi miastami, a tymi mniejszymi. Więc jakby to, jak się przekłada to na rynek pracy, nie jest tajemnicą, że jednak w Warszawie jest najłatwiej znaleźć pracę, co oznacza, że pracodawcą jest z kolei najtrudniej znaleźć pracownika, a w mniejszych miastach oczywiście jest więcej pracowników, w tym oczywiście prawników i większy, jakby mniejszy wybór dla tych kandydatów pod kątem znalezienia pracy. Ale może tych prawników po prostu jest za dużo w tej chwili i nie potrzeba ich więcej. Na pewno tak. To pewnie tak jak w większości zawodów takich specjalistycznych, ale ogólnych, czyli nie wiem, prawnik, finansista bez specjalizacji, no to na pewno tutaj jest nadwyżka kandydatów. I myślę, że to, co jest trochę też nieubłagalne w zawodzie prawniczym, to jest to, że jednak ci kandydaci nie mają możliwości wyjazdu za granicę, bo no jednak prawo jest prawem sytuującym w jednym państwie, prawda? Rzadko się zdarza, żebyśmy po studiach mieli już na tyle specjalizację międzynarodową, jak na przykład, nie wiem, arbitraż międzynarodowy, gdzie możemy praktykować z innego kraju. A proszę mi powiedzieć, bo jest taka, ja to nazywam patologią, że ci młodzi prawnicy bardzo często, czy to na aplikacjach, czy nawet zaraz po, są zatrudniani za darmo wręcz. No tak. I nie mają specjalnie wyboru, żeby w jakiś sposób negocjować to, bo tutaj dalej pracodawca jest najważniejszy. No to na pewno nie dotyczy moich klientów, ponieważ moi klienci oferują wynagrodzenie dla kandydatów, już nawet dla praktykantów, gdzie tak naprawdę w kancelarii międzynarodowej to ten praktykant jest w stanie więcej dostać od podmiotu. Porozmawiajmy raczej o tych... Ogólnie. Ogólnie, tak. Znaczy o takich ludziach, którzy jednak są w większości i
no nie są kandydatami do pracy w wielkich międzynarodowych kancelariach, tylko w takim mniejszym mieście, gdzieś na wschodzie Polski na przykład. No tak. I dlaczego taka sytuacja jest, że... Ale to powinniśmy się zastanowić, co tak naprawdę definiuje sukces, prawda? Bo to jest w każdym zawodzie, podejrzewam, że to jest dokładnie tak samo jak w sporcie, że jednak jest jakaś ta elita, która odnosi sukces, nie ma problemu z uzyskaniem kolejnego zatrudnienia i pracodawcy się biją o tych kandydatów. No stąd jest mój zawód na przykład, czyli headhunting. Ja pozyskuję tych najlepszych z rynku, prawda? I później mamy resztę, czyli mamy powiedzmy ten środek i osoby, które w jakiś tam sposób sobie nie do końca poradziły. Dlaczego? I nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, ale mogę dać na pewno wskazówkę. Dobrze, to proszę powiedzieć mi taką rzecz. Jakie cechy, czy jakich kandydatów poszukują pracodawcy, czyli jacy ci młodzi prawnicy mają największe szanse na rynku, pracy? Na pewno przede wszystkim jeszcze przed wyborem studiów trzeba sobie zadać pytanie, czy na pewno chcemy iść na prawo, czy to jest to, co chcielibyśmy w przyszłości robić. I odpowiedzieć sobie też na takie zagadnienie, że prawo to nie jest to, co widzimy, czyli zawód prawnika to nie jest to, co widzimy w filmach, zwłaszcza w tych amerykańskich, bo tam jest zupełnie inny system prawny. Jeżeli tutaj mamy odpowiedź tak, chcę być prawnikiem, no to musimy się kształcić w tym kierunku, prawda? Nie tylko kształcić na studiach, ale też przede wszystkim język angielski prawniczy, czyli nie taki do zwykłego porozumiewania się, tylko specjalistyczny. I tutaj pewnie też jest dysproporcja w kształceniu, no bo wiadomo, w Warszawie mamy bardzo dużo kursów, jest dostęp do tego. Już abstrahując od tego, że te kursy pewnie też tutaj są tańsze niż gdzieś w mniejszych miastach, gdzie dostępu do tych kursów po prostu nie ma. Ale oprócz tego kancelarie prawne, czyli moi klienci, kładł duży nacisk też na tak zwany attitude pracy, czyli na podejście kandydata do pracy. Więc jeżeli ktoś jest z mniejszego miasta, powiedzmy nauczył się tego języka angielskiego, może nie w stopniu jakimś super profesjonalnym, ale wystarczającym, no to jeżeli dostanie się już na taką praktykę, czyli zdecydował się na wyjazd do większego miasta, dostał się na praktykę, to jestem przekonana, że jeżeli będzie solidnie wykonywał swoje obowiązki i będzie, no niestety tutaj musimy dotknąć tego tematu, czyli dostępności, będzie dostępny, będzie poświęcał czas w kancelarii. Dostępność, czyli no, nie pracujemy od godziny 9 do 17, tylko jesteśmy dostępni dla naszego klienta praktycznie przez tyle czasu, ile nasz klient oczekuje, prawda? I to nie jest widzimisię kancelarii, to nie jest to, że partner chce koniecznie nie puścić nas na zajęcia dodatkowe, tylko tak po prostu wygląda rynek usług profesjonalnych. I ile taki młody prawnik za taką dostępność 24 godziny na dobę, bo tak chyba zrozumiałem, może liczyć na początek? Nie do końca 24 godziny na dobę, tylko dostępność 16. Wtedy, no 16 dokładnie. No jeśli mówimy o takim prawniku na zupełnie początkowym szczeblu, no to jest wynagrodzenie około kilku tysięcy złotych. Więc myślę, jak na osobę, która nie ma jeszcze doświadczenia, to wcale nie jest tak źle, jak kreują to media. A później, no jakby przez ten pierwszy okres, wiadomo, na pewno jest ciężej. Przy czym, jeżeli już zostaniemy i zostaniemy wybrani też z tej puli praktykantów na to, żeby została nam przedłużona umowa, to te wynagrodzenie tak naprawdę wzrasta, można śmiało powiedzieć, dwukrotnie. I później sukcesywnie więcej Ale i więcej. Ale myśli pani, że kilka tysięcy złotych w takim mieście jak w Warszawie to jest przyzwoity zarobek? Jeżeli mamy tutaj ponad 4 tysiące chyba jest tutaj średnia. Ja to jest osoba wykwalifikowana jednak po studiach, aplikacjach. Jasne. Ciężko. Zarobki są takie, znaczy mniejsze niż gdzie indziej, na przykład w nowych technologiach porównać, że tutaj są chyba troszkę wyższe. Na pewno są wyższe, ale to też definiuje to, jak wygląda rynek, prawda? No, jeśli chodzi o nowe technologie, no to tutaj też mamy rynek kandydata, więc jest więcej zawodów, mniej kandydatów do pracy i dlatego pracodawcy starają się przed tym bronić, więc dają wyższe wynagrodzenia, żeby nikt im tych pracowników nie zabrał, prawda? Jak to będzie w przyszłości, zobaczymy. Czy może właśnie ci ludzie, którzy zajmują się technologią, będą sami zamienieni na technologię, no dobrze, prawda? Powiedzmy sobie tak, więc oczekuje się od kandydata dobrej znajomości języka angielskiego, dyspozycyjności, niezbyt wygórowanych oczekiwań finansowych. Co jeszcze? No, z tym ostatnim to bym polemizowała, bo pamiętajmy o tym jednak, że zawód prawniczy jest cały czas w elicie zawodów najlepiej opłacanych. Właśnie, no to się generalnie. No dokładnie, ale no to jeżeli byśmy patrzyli na wszystkich, którzy zaczynają karierę i mają oczekiwania od samego wejścia na rynek, czyli ja skończyłem studia, proszę dajcie mi pracę, moje oczekiwania to jest kilkadziesiąt, no już sama nie wiem, jaka tutaj kwota byłaby adekwatna do podania, no to oczywiście to w każdym zawodzie tak jest, że na początku jednak pracujemy
za mniejsze wynagrodzenie, prawda? Mm-hmm. Ja pamiętam, gdzie ja pracowałam też jako prawnik i to było naprawdę bardzo, bardzo niskie wynagrodzenie. Mm-hmm. A to było ile lat temu, prawda? Mm-hmm. Czyli rozumiem, że trzeba spełniać te kryteria, czy coś jeszcze takiego jest ważnego, charakterystycznego, co powinien mieć młody kandydat do pracy w dużej kancelarii? No przede wszystkim chęć przeprowadzki do nie swojego miasta, jeżeli nie pochodzi z tego dużego, gdzie te kancelarie są. Ja bym zachęciła do tego, żeby stosunkowo na początku kariery zawodowej postarać się zdecydować, co byśmy chcieli robić, czyli wybrać sobie tak zwaną specjalizację i podążać tą ścieżką, prawda? Czyli jeżeli ktoś wybrał sobie, że chciałby zostać podatkowcem, no to iść w kierunku kształcenia takiego podatkowego. Właśnie, a jak wyglądają na początku tej drogi właśnie te kompetencje, wymaganie kompetencji, czy na przykład taka kancelaria, która zatrudnia takiego młodego człowieka po aplikacji, wymaga od niego, ty musisz mieć tutaj, jesteś specjalizowany na przykład w prawie karnym, albo nie wiem, w prawie dotyczącym nieruchomości, czy raczej nie ma takiego wymagania? No na początku oczywiście czegoś takiego nie ma, ale pamiętajmy, że w kancelariach tych największych są działy, które są wyspecjalizowane, więc jeżeli jest kandydat, który absolutnie chciałby i widzi siebie w prawie nieruchomości, no to oczywiste jest to, że taka kancelaria nie zaproponuje jemu stażu w bankingu, na przykład transakcyjnym, no bo z samego początku wiemy, że ten kandydat nie będzie zainteresowany rozwojem w tym obszarze, prawda? Ale ja bym powiedziała, że te oczekiwania kancelarii tych największych wcale nie są takie wysokie na początku. Wiem, ponieważ sama rekrutowałam z ramienia rekrutment menedżera jednej z największych kancelarii na świecie i mówiąc, że nie są najwyższe oczekiwania, nie mam na myśli, że dana kancelaria przyjmowała wszystkich, tylko na pewno brany był pod uwagę język angielski i to tak naprawdę było testowane jeszcze przed samym procesem rekrutacyjnym, czyli zapraszany jest kandydat na testy z języka angielskiego, jeśli przejdzie je dobrze, no to idziemy dalej. A w drugiej kolejności, no to też nastawienie na rozmowie rekrutacyjnej, bo niejednokrotnie zdarzało się tak, że kandydat przeszedł test z języka angielskiego, później przeszedł jakiś wstępny test merytoryczny, wszystko było super, a na rozmowie rekrutacyjnej jednak okazuje się, że ten kandydat no nie do końca pasowałby do organizacji tej firmy, prawda? I pewnie pan zapyta, co się liczy, tak? Nie, zapytam o to, jaka jest stabilność zatrudnienia takiego młodego człowieka w kancelarii. Czy kancelaria, czy raczej tutaj on może liczyć na stabilność zatrudnienia, czy jednak firmy w trakcie często zmieniają takich młodych ludzi? No często zmieniają, ale wynika to z tego, że praktykanci, czy też paralegals, jak my to nazywamy tuż przed byciem takim młodszym prawnikiem, no to ci kandydaci niejednokrotnie nie pasują, czy to do organizacji pracy, czy też merytorycznie gdzieś zawiedli. I absolutnie nie mówię tutaj, że zawiedli merytorycznie, bo czegoś nie wiedzieli, bo kancelarie są otwarte na to, żeby tłumaczyć, tylko na przykład no nie byli w stanie w jakiś tam sposób logiczny rozumować, prawda, czy analityczny. Przejdźmy zatem do półkę wyżej, czyli już dla takich prawników, adwokatów, radców prawnych, którzy już są na rynku. Tak. Mają doświadczenie. Jak tutaj wygląda przepływ kadr? No tutaj powiedziałabym, że teraz rynek wygląda najlepiej dla kandydatów z obszaru właśnie M&A-owego, real estate'owego, czyli nieruchomościowego, wcześniej fuzji i przejęć, i rynku doradztwa podatkowego, więc tych kandydatów jest zdecydowanie za mało na rynku. Praktycznie większość z moich klientów poszukuje obecnie kandydatów na stanowisku prawnika, bądź też starszego prawnika. I okazuje się, że konkurencja jest bardzo duża, czyli tutaj głównie konkurujemy wynagrodzeniem. I proszę powiedzieć, jaki taki kandydat do pracy, osoba, która chce przejść z kancelarii do kancelarii, znaczy, czy jest pożądane jakaś specjalizacja, kompetencje, czy to jest taki prawnik, który może być taki multi, może się zajmować tutaj prawem rodzinnym, tutaj nieruchomościami i tak dalej? No zdecydowanie nie. Tutaj chodzi już o wąską specjalizację, czyli jeżeli ktoś sobie na początku kariery zawodowej tej specjalizacji nie określił, no to jak już jest takim starszym prawnikiem, czyli po uzyskaniu uprawnień powiedzmy około 3 lat, no to na jemu rynku już 3 lata. Na rynku, tak. Na rynku pewnie trochę dłużej, bo pewnie domniemam, że zaczął pracę jeszcze wcześniej, będąc młodym prawnikiem, ale no około 3 lat po uzyskaniu uprawnień zawodowych, no to jeżeli nie uzyskał specjalizacji wtedy, no to teraz będzie mu bardzo ciężko, żeby dostać się na stanowisko równoległe, czyli też starszego prawnika w kancelarii międzynarodowej. Jakie zarobki może liczyć taka osoba, która właśnie jest takim już starszym prawnikiem, średnio oczywiście, ze specjalizacją? Jaki to jest rząd?
Pewnie każdy by chciał, żebym podała teraz konkretną kwotę i oczywiście ją podam i ona będzie pewnie szokująca, ponieważ jest to kilkadziesiąt tysięcy złotych. I oczywiście tutaj też bardzo często mamy kontroferty, czyli to, że kandydat dostał już ofertę od konkurencyjnej kancelarii, bardzo często jest jeszcze podbijane przez tą kancelarię jego właściwą, żeby jednak pozostał w firmie, no bo to się łączy z tym, tak jak mówiłam wcześniej, że tych kandydatów nie ma zbyt wielu na rynku. No i na pewno to może być szokujące dla kandydatów, którzy mieszkają w mniejszych miastach, jednak mają problem ze znalezieniem chociażby klienta, jeśli prowadzą sami kancelarię, albo ze znalezieniem miejsca pracy. Ale po raz kolejny, tak wygląda rynek, taki mamy podział w Polsce, jednak Warszawa jest tym korem usług prawniczych, bo kancelarie międzynarodowe są głównie tutaj, czy też duże polskie, a w pozostałych miastach to są tak naprawdę oddziały tych kancelarii, które mamy tutaj u nas. A jaką drogę musi przejść taki młody prawnik, żeby zarabiać to kilkadziesiąt tysięcy złotych? Znaczy, ile lat musi minąć, żeby on doszedł do takiego, do takiego poziomu wynagrodzeń? Myślę, że około 6 do 8 lat. To nie jest dużo. To nie jest dużo, dokładnie. Więc kariera prawnicza to jest po prostu maraton. Ja bym tak to określiła. Czyli na początku musimy dać od siebie wiele i musimy być przede wszystkim cierpliwym. Zapytam jeszcze o jeszcze wyższą półkę, znaczy może nie wyższą, ale, tak. ale troszeczkę inną, czyli no przepływ kadr, ale poza granicami, czyli no chociażby w granicach Unii Europejskiej. Jak wygląda sytuacja polskich prawników? Czy oni chętnie przebijają się, znajdują zatrudnienie, na przykład przechodzą z oddziału polskiego międzynarodowej kancelarii do oddziału gdzieś tam w innym kraju? No to są tak zwane secondmenty, czyli tutaj kancelarie wysyłają swoich prawników albo do swoich klientów gdzieś za granicą. Ostatnio mieliśmy regulację RODO dotyczącą danych osobowych i tutaj rzeczywiście te ruchy były bardzo częste. Jednak polscy specjaliści byli bardzo zauważani na tutaj arenie międzynarodowej. Natomiast generalnie takie możliwości dla prawnika przejścia do innego kraju są bardzo małe. No właśnie z uwagi na specjalizację. Więc mi, ponieważ ja działam nie tylko w Polsce, ale też za granicą, często zdarza się realizować projekty rekrutacyjne w innych miastach, czyli na zlecenie podmiotu zagranicznego, ale poszukując kandydata polskiego, który będzie pracował w Polsce. I zdecydowanie rzadziej realizuję projekty w innych krajach, gdzie Polak mógłby dostać zatrudnienie. Z reguły. Co jest barierą? No oczywiście system prawny, prawda? Który tutaj prawnicy polscy specjalizują się w prawie polskim. A na przykład prawo, no, mamy prawo unijne, też, no oczywiście tam lekko dotyka każdy system prawny, no ale niemniej jednak. Jak tutaj sytuacja wygląda? Czy tacy eksperci od prawa unijnego, no, które jest no, w pewien sposób uniwersalne? Jasne. Czy tutaj można znaleźć pracodawcę za granicą? Na pewno można, tylko pamiętajmy o tym, jeżeli mamy klienta na przykład z Londynu, który poszukuje. No teraz to jest zły przykład. No teraz chociaż to zdecydowanie nie, zły przykład. Może dobry, no może być dobry, tak, dokładnie. Ale no nie wiem, no to powiedzmy, mamy klienta, no niech będzie, nie wiem, z Skandynawii, no to wiadomo, że ponieważ tam jest też inny język, no to jednak wolą pozyskać kandydata z lokalnego rynku, który będzie też się w tym samym specjalizował, prawda? Zapytam jeszcze panią na koniec o taką rzecz dotyczącą właśnie tego, że jest to rynek pracownika czy prawnika. Przez wiele lat generalnie było tak, nie tylko w branży prawniczej, że wymagano od prawnika, nawet tego już z dużym doświadczeniem, pełnego zaangażowania się, że pracowali po 10, 12, 14 godzin. A teraz chyba ten model i pojęcie pracy troszeczkę się zmienia, prawda? Tak. Na czym to polega, proszę powiedzieć? No przede wszystkim mówimy o work-life balance, prawda? Dokładnie. Myślę, że on jest w różny sposób zdefiniowany w różnych sektorach biznesowych. Ja ostatnio słyszałam takie porównanie, że to powinno być 8 godzin snu, 8 godzin pracy i 8 godzin szeroko zdefiniowanego fanu, dokładnie. Więc myślę sobie tak, ktokolwiek zaczyna pracę w sektorze usługowym, nieważne jaki to byłby sektor, musi liczyć się z tym, że jednak klienci mają prawo do tego, żeby wymagać dostarczenia tego serwisu o różnych godzinach, prawda? I teraz jeżeli mamy prawnika, który decyduje się na taką pracę, no to oczywiście nie może powiedzieć klientowi, przepraszam, ale ja teraz mam 8 godzin i idę na jogę. No właśnie, prawda? To jest trudne w tym zawodzie.
Tak, to jest trudne w tym zawodzie, ale też ja bym nie demonizowała tak, bo to nie jest 14 godzin pracy merytorycznej i totalnego siedzenia i przygotowywania dokumentów. To jest na przykład moment, kiedy mamy transakcję i jesteśmy w tak zwanej gotowości dla klienta, który na przykład negocjuje i na bieżąco mówi nam, proszę o zmianę tego i tego w tym punkcie, w tym i w tym, tak? I to też nie jest tak, że mamy transakcję za transakcją. Znaczy, oby tak było, no bo to znaczy, że na rynku jest wówczas bardzo dobrze. Ale też myślę, że to jest takie trochę straszenie tych młodych ludzi, że tak to wygląda. To nie jest absolutnie tak, oni że... oni chyba tak nie chcą jak kiedyś. A oni już zdecydowanie tak nie chcą, dokładnie. Ale pamiętajmy też o tym, że kancelarie, chociażby ta, w której ja miałam okazję pracować, coraz częściej starają się wyjść naprzeciw właśnie do kandydatów i organizują różnego rodzaju wydarzenia typu, nie wiem, joga w biurze, jakieś zajęcia stretchingowe, zdrowe jedzenie, różnego rodzaju warsztaty. Więc to też nie jest tak, że to pracodawcy wymagają pełnej dostępności i nic nie dają w zamian, bo jednak no po prostu przede wszystkim jest klient, który zgłasza się do kancelarii i kancelaria, która ma swoich pracowników, więc to nie jest tylko, widzimisię, pracodawcy, prawda? Zapytam już zupełnie na koniec, jaką pani ma prognozę na przyszły nowy rok, który już niedługo nastąpi, jeśli chodzi oczywiście o rynek usług prawnych. Tak jest. No ja jestem optymistką. Myślę, że nadal... tylko to właśnie zależy, dla kogo optymistką. No dla mnie, dla mojego zawodu, oby ten rynek kandydata utrzymał się jak najdłużej, bo to oznacza, że będzie bardzo dużo zawodów, na które będziemy poszukiwać kandydatów. Ja bym sobie życzyła również, żeby młodzi ludzie bardziej się rozwijali, czyli chodzili na różnego rodzaju kursy, tak aby ta pula właśnie prawników młodych była coraz taka, jeśli tak można powiedzieć, wyższa jakościowo. No i cóż, oglądając Warszawę, przede wszystkim tutaj wszędzie mamy procesy budowlane w okolicy, także myślę, że przyszły rok będzie równie dobry jak ten. I niech to będzie doskonała puenta tak naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Magdalena Bojańczyk, ekspert do spraw rekrutacji w obszarze prawniczym, była moim gościem, a ja zapraszam na poniedziałek na godzinę 9 na Rzecz o Polityce.